Za oknem mamy wiosnę, to jest jeden z moich ulubionych momentów w roku. Nagle pojawia się słoneczko i zaczyna się robić cieplej, ale co najważniejsze, otwieramy sezon imprezowy. Śluby, komunie, chrzciny, to jest taki moment w roku, kiedy tych imprez mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo. A wraz z rozpoczęciem tego sezonu rozpoczyna się ból głowy, co ja na siebie założę. No i tutaj z pomocą może przyjść nam marka Mojito, która właśnie w tym momencie stworzyła dwie kolekcje dedykowane specjalnym okazjom. Pierwsza kolekcja to Romantic Journey, która opiera się na delikatnych, pudrowych, pastelowych, romantycznych, ciepłych kolorach, takich jak beże, złamane biele, róże, no i też na motywie kwiatowym. A druga kolekcja to Modern Elegance, która znowu opiera się właśnie na kolorach chłodnych, jak na przykład turkusy, błękity, no i przede wszystkim na bardzo prostych, eleganckich, ponadczasowych krojach. Pokażę Wam 6 stylizacji od Mojito. Mam nadzieję, że Was zainspiruje. Pierwsza z nich to garnitur, który właśnie mam na sobie z tej kolekcji Modern Elegance w przepięknym kolorze. Mam takie poczucie, że ten kolor będzie idealnie wyglądał zarówno na blondynkach, jak i na brunetkach, bo są takie kolory, które gdzieś tam nie każdemu pasują, natomiast jego odcień jest bardzo, bardzo twarzowy. Jeżeli chodzi o krój marynarki, to jest dosyć klasyczny, bezpieczna długość, tutaj zasłania pupę do połowy uda. Ta marynarka też jest mocno osadzona w trendach przez to, że ma taką oversize'ową formę, a całość wykonana jest z bardzo fajnej tkaniny, takiej, która się leje, więc ładnie naprawdę wygląda na sylwetce, nic nie opina, nie obciska, od razu wysmukla. Natomiast coś, co mi się na maksa podoba i też jest bardzo w trendach, to spodnie. Mamy tutaj spodnie delikatnie rozszerzane ku dołowi z rozcięciem, dzięki czemu możecie zaprezentować fajne buty. A wiadomo, że lubimy buty, tak? No więc oczywiście buty. Jeżeli to jest specjalna okazja, fajnie, żeby one te okazje podkreślały, więc mogą mieć właśnie jakieś takie elementy świecące, błyszczące. Jeżeli chcecie uzupełnić swoją stylizację biżuterią, a stylizacja ma kolor chłodny, jak na przykład ten tutaj szałwiowy, to zdecydowanie dobrym tropem jest wybór biżuterii w kolorze srebrnym. Złota? Nie będzie tak ładnie podkreślała tego koloru. Natomiast srebro pasuje idealnie. Tutaj mam dosyć długi łańcuszek, który dodatkowo zwraca uwagę na dekolt. Jeszcze jedna stylizacja w kolorze szałwiowym, czyli takim samym jak garnitur, ale zobaczcie, jak zupełnie inaczej ten kolor wygląda w momencie, kiedy jest inna tkanina. Tym razem koronka, taka grubsza, no i niby komplecik, tak jak w przypadku garnituru, ale jednak zupełnie inny. Mamy tutaj dwie części i to jest akurat super cool, że mamy spódnicę,
i osobno troszeczkę krótszy top. To, że to jest komplet dwuczęściowy, ma dodatkowy plus, że potem te rzeczy możemy sobie inaczej zestawiać, więc parokrotnie możemy wyjść w tych rzeczach, a za każdym razem wyglądać zupełnie inaczej, więc praktycznie plusik. Jeżeli chodzi o topik, to on ma fajny bajer z tyłu, bo ma tutaj guziczki wzdłuż kręgosłupa. To jest też taki zabieg, który często jest stosowany w sukniach ślubnych, mamy takie guziczki, więc tak sobie pomyślałam, że to może być fajna też stylizacja właśnie dla gościa weselnego, dla mamy, dla świadkowej. Ładny, elegancki wygląd, a przez tutaj ten element transparentny na brzuchu na pewno będziecie na tym evenciku zauważone. Jeżeli chodzi o te spódnice, to jest typowa ołówkowa spódnica na gumce, więc tutaj jest bardzo wygodnie. Natomiast przy takiej długości musimy też bardzo uważać na to, żeby ta spódnica nie skróciła naszej sylwetki i trochę nie posadziła. W związku z tym szczególną uwagę zwracamy na buty. Fajnie, żeby to nie były żadnego rodzaju botki, tylko raczej szpileczki czy łenka, takie, które będą optycznie wydłużały nogę, więc dobrym rozwiązaniem jest taki but, który kończy się w szpic. Należy też zwrócić uwagę na odpowiednią kolorystykę tego buta. Oczywiście najfajniejsze wybory to będą buty w kolorze cielistym bądź delikatne, neutralne pastele. No i całą stylizację uzupełnia oczywiście element biżuteryjny. Mam tutaj kolczyki, tak jak w przypadku garnituru, tak tutaj mamy ten sam kolor, chłodny, więc łączymy go ze srebrem. Tą kolejną stylizacją zabieram Was w romantyczną podróż. Super propozycja dla dziewczyn, które lubią takie ciepłe, wdzięczne kolory. Jeśli pastele, róże, beże, brzoskwinie to kolory, w których czujecie się dobrze, to zdecydowanie ta stylizacja jest dla Was. To są też takie kolory, które będą doskonale wyglądać z lekko opaloną skórą, czyli jesteśmy muśnięte słońcem, zakładamy jasne spodnie, do tego przepiękny top i jest dobrze. Jeżeli chodzi o ten top, to zobaczcie, on ma taki gorsetowy krój, jest zapinany z tyłu na zameczek, czyli bardzo łatwy w założeniu, no i jego najpiękniejszym chyba elementem są te właśnie duże, bufiaste rękawy. Jeżeli chodzi o kolorystykę, jest właśnie piękna, ciepła, mamy do tego bardzo ładny kobiecy nadruk, herbaciane róże, mamy tutaj też delikatny odcień żółci, trochę beżu, trochę brązu, element zieleni. Zawsze kwiaty uwydatniają tą naszą kobiecość, zmysłowość, a jednocześnie jest romantycznie i lekko. Jeżeli chodzi o spodnie, to mamy spodnie w kolorze takiej złamanej bieli, trochę wpadające w taki ciepły, brzoskwiniowy odcień. To są spodnie z wyższym stanem i szerszą nogawką. Tutaj z przodu ładnie zaprasowane w kant, dzięki czemu optycznie wydłużają nogę. Żeby jeszcze podkręcić, podrasować ten efekcik, można założyć buty w kolorze spodni, bądź w bardzo zbliżonym kolorze, no i koniecznie te z czubkiem. Do pełnej stylizacji brakuje mi tutaj czegoś, ale mam dla Was coś ekstra. Chciałoby mi się tutaj torebki i zobaczcie, mam przepiękną torebkę z pasującym do topu nadrukiem, więc wygląda to razem przepięknie. I tutaj przy kolorach ciepłych stawiamy na złoto, więc tutaj przy torebce mamy już jako dodatek złoty łańcuszek i do tego będą doskonale pasowały te oto złote, nowoczesne, fajne, wiszące kolczyki. I taki mamy look. Lekki, kobiecy, zwiewny. Nawet powiedziałam, że to jest taki look trochę wiosenno-letni.
Teraz coś bardzo mocno w moim klimacie, czyli coś weselnego. Propozycja dla albo nowoczesnej panny młodej, albo świetny pomysł na sukienkę, no, dwuczęściową, na przebranie, albo na drugi dzień, na poprawiny. Na pewno bardzo wygodna letnia opcja dla nowoczesnej panny młodej. Tak jak widzicie, mamy dwie części. Fajny top zdobiony naszywanymi perełkami. Top jest w taki sposób uszyty, że nie potrzebujecie pod spód zakładać stanika, bo bardzo fajnie trzyma biust, dobrze jest dopasowany, układa się super na ciele, więc to jest ogromny plusik. Fajnie, że ma ramiączka, więc tutaj nie mamy sytuacji gorsetowej, więc możemy czuć się swobodnie, wygodnie, wykonywać każde najdziwniejsze ruchy i absolutnie nam tutaj nic nie opadnie. A jeżeli chodzi o spódnicę, no to mamy spódnicę z wielu warstw tiulu. No a na samym dole mamy taką warstwę, która jest nieprzeźroczysta. No i dzięki temu, że na tej gładkiej jest trochę tych transparentnych, delikatnych warstw tiulowych, to sylwetka wygląda bardzo lekko, świeżo i zwiewnie. Całość oczywiście, kiedy mówimy o ślubach, musimy dopełnić biżuterią. Do tej bieli, do tej propozycji pasuje oczywiście biżuteria w kolorze srebrnym. I teraz, jeżeli chodzi o biżuterię, to u góry nie mam tego za dużo, nie mam naszyjnika, nie mam kolczyków, bo tutaj naprawdę dużo się dzieje dzięki tym perełkom. W związku z tym mam fajną, błyszczącą bransoletkę. Wybierając bransoletkę, zawsze jej trochę podotykajcie, zwróćcie uwagę na to, czy nie ma takich łapek, które mogłyby zaciągać materiał przy sukni, szczególnie w dolnej części, właśnie przy spódnicy. No i jeżeli chodzi o błyskotki, to postawiłam tutaj na właśnie ładnie zdobione w kolorze srebrnym buty. Sandałki. Tym razem sandałki, bo one po prostu dodają lekkości, ponieważ ta stylizacja jest dla mnie taka typowo letnia, to i bucik z otwartymi paluszkami. Kolekcja Modern Elegance i oto bardzo piękna, elegancka sukienka. Jeżeli chodzi o okazje, na które można by ją ubrać, to idealna na chrzciny, komunię, właśnie dla mamy dziecka. Świetna też jako propozycja na przykład na ślub cywilny. Oprócz tego, że elegancka w kroju, to jest dla mnie bardzo miłe w momencie, kiedy w niej stoję, to, że jest wykonana z bardzo przyjemnej tkaniny. Ta tkanina jest super dopasowana i podkreśla sylwetkę, ale jednocześnie nie jest na tyle niewygodna albo ciasna, że nie mogę w niej oddychać ani się ruszyć. Jest mi po prostu w niej bardzo wygodnie. Natomiast to też jest taka tkanina, która troszeczkę zakamufluje, jak coś w tej sylwetce nie jest doskonałe, przez to, że ma ten swój delikatny wzór, taką teksturę, która właśnie powoduje, że nasze ciało wygląda po prostu super. Nie ma żadnych niedociągnięć. Jeżeli chodzi o sam krój, to jest z jednej strony bardzo klasyczny. Mamy obcisłą sukienkę od góry do dołu dopasowaną na tak zwanej gorsetowej górze o długości takiej za kolano do pół łydki, tak zwane 7/8. Natomiast to, co jest fajne i co odróżnia tę suknię od takiej zwykłej, klasycznej, to są rękawki. Tak zwane hiszpańskie, opadające rękawy, które powodują, że jest bardziej sexy, ale że troszkę też ta ręka jest zakryta, bo wiem, że bardzo dużo kobiet nie lubi, kiedy tu jest za goło, kiedy jest goły dekolt i gołe ramiona, czują się wtedy nieswojo. Więc tutaj mamy rękaw, który fajnie zamyka całą kompozycję. No ale żeby nie było też za nudno, to mam do tego te błyszczące buty, które pokazywałam Wam przy poprzedniej sukience. Szczególnie przy takich prostych, eleganckich stylizacjach ważne jest, żeby coś dodać, fajnie tą stylizację wykończyć, żeby miała jakiś pazur, żeby miała błysk, żeby było na czym tak zwane oko zawiesić. Więc oto są buty. A oprócz butów, fajnie by było, żeby coś zadziało się tutaj u góry, bo mamy duży dekolt, więc możemy tę stylizację dopełnić albo fajnym łańcuszkiem, albo fajnymi kolczykami. Warto postawić na takie kolczyki, które właśnie będą większe, dłuższe, będą troszeczkę zwisać i pięknie uzupełniać całość. Ja wybrałam właśnie takie srebrne, bo idealnie pasują mi
do bieli i do but. Teraz jeszcze jedna propozycja dla tych z Was, które nie lubią sukienek ani spódniczek. Wersja na pewno bardzo komfortowa, bardzo wygodna, w której zarówno będziecie ładnie wyglądać, jak i swobodnie możecie bawić się całe popołudnie, ewentualnie całą noc. No i teraz tak, jeżeli chodzi o kolor, to mamy znowu kolor chłodny, taki morski, dosyć intensywny. I jeżeli chcecie dobrać do niego odpowiednie dodatki, to akurat tutaj mamy pełną dowolność, bo będą pasowały zarówno złote, jak i srebrne. Dlaczego? Kolor jest na tyle intensywny, że jest w stanie zmierzyć się zarówno z błyskiem kryształków srebra. Tak jak na załączonym obrazku, ja właśnie mam srebrne kolczyki w tej chwili i srebrne buty. I zobaczcie, wygląda to z tym kolorem absolutnie świetnie. Znowu mamy sytuację, że stylizacja jest totalnie gładka, więc wymaga tych dodatków odpowiednio dobranych. Natomiast jeżeli jesteście fankami złota, to tutaj złoto będzie pasowało świetnie. Na przykład możecie wtedy sobie wybrać takie cieliste buty ze złotą sprzączką, no i koniecznie torebeczkę, która będzie taką biżuterią. Na przykład taką w złotym kolorze, jeszcze tutaj z taką fajną dziurką na paluszek, więc będzie Wam z nią bardzo, bardzo wygodnie. Jeżeli chodzi o sam kombinezon, on buduje bardzo ładną proporcję, to jest jakby jego ogromna zaleta. Czyli przez to, że mamy długą, szeroką nogawkę, ta noga wydaje się być długa, potem mamy wyżej zaznaczoną talię, co jeszcze potęguje ten efekt. Natomiast u góry też mamy dosyć szerokie, luźne rękawki, które po pierwsze są fajne dla tych z Was, które lubią sobie zakryć ramiona. Po drugie, jeżeli macie większe ramiona, to one tutaj absolutnie znikają, przez co robi się ta taka fajna proporcja, tak, że macie ładną linię ramion, długie nogi i podkreśloną talię. Natomiast to też jest fajny kombinezon dla tych osób, które są drobne bardzo u góry, bo właśnie te motylki wtedy robią troszeczkę, dodają Wam tutaj objętości, dzięki czemu wyrównuje Wam się szerokość góry z szerokością dołu. Tkanina, słuchajcie, jest bardzo fajna, bo się leje i dzięki temu właśnie te spodnie też w ruchu przepięknie się układają, a jednocześnie to jest fajna tkanina, bo się nie gniecie. Czyli jeżeli wstaniecie po jedzonku od stołu, to będziecie wyglądać nadal bardzo ładnie, schludnie, elegancko, a nie będziecie miały pomiętych spodni wszędzie z tyłu, z przodu, nie zrobią się te okropne zagniecenia. Ciekawa jestem, która z tych stylizacji przypadła Wam najbardziej do gustu, która stylizacja jest moją ulubioną, to możecie wpisywać w komentarze. Ja natomiast zostawię Wam w opisie odcinka szczegóły dotyczące każdej stylizacji. Zostawię Wam też prezent od Mohito, czyli kod rabatowy na 15% zniżki. Mam nadzieję, że z niego skorzystacie i będziecie pięknie się czuć i pięknie wyglądać podczas tych wyjątkowych wiosennych okazji, które no dosłownie za moment się będą wydarzać. Dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że tęskniliście za stylowe tak samo jak ja. Wrócimy do Was wkrótce z kolejną porcją inspiracji. Do zobaczenia! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!